praktycznie tylko i wyłącznie horrory. Witajcie w dobranocce z horrorami. Dzisiejszym horrorem będzie... Hej Bungo, jedna rzecz. Nie pierdol. Witam ludziska, to znowu ja Bungo, a to jest dobranocka z horrorami, czy jakkolwiek to nazwałem, bo już nie pamiętam. W każdym razie, Cold Fusion, kolejna darmowa gra. Prawdopodobnie, jak zwykle, będzie niesamowicie straszna i wszyscy będą się cieszyć, jak będę się darł. W każdym razie, poprzedni odcinek był wielkim sukcesem wokalnym. Postaram się nie pierdolić, chociaż jest to praktycznie niemożliwe. Nie wiem, czego się spodziewać za bardzo, ale zobaczymy. Świetnie, to był cudowny filmik. W każdym razie lecimy helikopterem. Jesteśmy w zimnym miejscu. Nam tyłek odmarznie. Mam nadzieję, że nam nikt z nie odgryzie, co pewnie się stanie. Mam nadzieję, że również przeżyje to. Jak zwykle mam mój napój magiczny. Już gramy. Dobra, zamarzamy. Idziemy do domku. To mi przypomina trochę... Cryostasis, czy jak to tam się nazywało. Grafika jest cudowna. O tak, Unity Engine wymiata. Kolejna darmowa gra ludzka, będzie link do pobrania w opisie filmu. Ciasno to jak cholera. Halo? Jest tu kto? Przybywam w pokoju! Cudowny skrzynie. Mam latarkę może? Nie mam latarki, naprawdę? Shit! Będzie cudowne. O, już się zaczyna. Mamy trupa pierwszego. Oh shit! Ktoś go wciągnął. Niczym spaghetti. Halo? Jakim cudem to jest możliwe? Coś mi tu śmierdzi. Dobra, mamy dwie opcje. Idziemy prawo, tam jest ciemniej. Jest świetny pomysł. Będziemy tutaj się wcielać w typowego bohatera horrorów. Czyli będziemy szli tam, gdzie jest najniebezpieczniej. Musimy mieć kartę najwyraźniej jakąś, żeby otworzyć te drzwi. O, dum się kłania. Świetnie. Jak na bazę, jest strasznie słabo oświetlone to wszystko. Nie wiem, czy ci ludzie uwielbiają chodzić w ciemnościach, najwyraźniej nikt z nich nie cierpi na kurzą ślepotę. Gdzie znajdę tę kartę? Czy ja mogę w ogóle otworzyć cokolwiek? Czemu nasza postać tak chodzi? Dziwnie. Mam dziwne wrażenia, że... Być może pierwszy raz nasza postać na przykład w szpilkach wyszła na zewnątrz, chociaż w takim terenie to nie najmądrzejszy pomysł. Więc możemy założyć, że jest to kobieta, która rzadko ma okazję chodzić w szpilkach. Została wysłana na misję ratunkową jakiegoś rodzaju, czy tam badawczą, żeby się dowiedzieć, co tu się stało. Postanowiła założyć szpilki. Jedna rzecz. Nie pierdolę. Więc nie najlepiej to się zapowiada. Co to jest? Dobra, mamy jakąś kartę. Świetnie. Czy ja mogę tu wejść? Nie mogę. Mamy ślady krwi na ścianach. Cudownie. Zdecydowanie coś tu się działo. Nie wiem, czego mam się bać nawet, ale i tak się boję. Jakiś dźwięk podejrzany. Bardzo czuła myszka jest w tej grze. Nie mam... Do jasnej cholery ochoty tego zmieniać. Jestem zbyt leniwy w tym momencie. Dobra, jak ktoś chce mnie przestraszyć, to niech to zrobi teraz, naprawdę. Zresztą na razie się dobrze trzymam. Jeszcze nie panikuję. F. Świetnie, otworzyliśmy. Gdzie jest ten czytnik tych kart? To jest jakaś magia. O, zu! Dobra, ja mam pytanie, co on tam robił na górze teraz? Być może się chował przed kimś i w końcu stracił siły i upadł na plecy, co spowodowało złamanie kręgosłupa i tym samym śmierć. Chociaż jego skóra nie za bardzo pasuje do mojej teorii. Znowu mamy wybór, lewo, prawo, idziemy w prawo. O, jest tu ciemniej. Co może grozić czymś niebezpiecznym. Co my tutaj mamy? Jest coś... O, super. Dziękuję ci, Ro. Nie ma latarki żadnej? Nie ma. Cudownie. Mogliśmy chociaż latarkę wziąć ze sobą, tak by było trochę łatwiej. Nie mam wrażenia, że ten gość żyje dalej. Cały czas się porusza. Coś mi tu śmierdzi. Drgawki pośmiertne.
Czyli co? Możemy założyć, że nie zginął zbyt dawno temu. Skąd ja przylazłem? Stamtąd zapewne. Chodźmy tutaj. W takim razie. Nic nie widzę, nic nie widzę. Mordercą był gość grający na puzonie najwyraźniej. O, hej. Ślady krwi. Dobrze się zapowiada. Połąchajmy ją i poliżmy. O, więcej kart. Super. Można się schować do... tych skrzyniak? Coś można z nimi zrobić? Cokolwiek? Nie, nie za bardzo. Dobra. Cudownie. Idziemy stąd. Czyli co, mamy kartę, która prawdopodobnie pasowałaby do drzwi, które wcześniej widzieliśmy. Tylko niestety ja już zapomniałem, gdzie one były. Chyba tutaj po prawej stronie. Zaraz się przekonamy, czy mam rację. Czy też nie. Chyba mam. Czy chcę iść tam od razu? Chyba nie. Nie wiem dlaczego. Moje myśli tutaj nie są najważniejsze i tak mam wrażenie, że gra mnie zaprowadzi w końcu. Niczym po sznurku do cudownej śmierci zapewne. Czy może tu mam wejść jeszcze i zobaczyć, co się dzieje? Halo? O-o. To nie brzmiało dobrze. Być może mamy tutaj sytuację z... Nie! Fuck. Fuck. Da się zamknąć drzwi. Nie da się, kurde. Shit. Okej, co oni tutaj robili? No tak. Ale nie mam pojęcia, co? Coś obliczali zdecydowanie. Nie wiem, kąt widzenia. Osoby ślepe na jedno oko, czy co? Dobra, nie skupiajmy się na tym problemie. Teraz mamy gorszy problem. Coś tutaj grasuje. Coś, co zdecydowanie nie chce nam... nie chce nas przytulić. Bardziej chce nam wyssać mózg przez odbyt. Okej, czyli ta karta była do tych drzwi. Dobrze wiedzieć. Shit. Czuję, że będziemy mieli problem z uciekaniem w tej grze, bo ja naciskam się shift cały czas. Ale nie ma się czemu dziwić, skoro jesteśmy niedoświadczonym, a właściwie to niedoświadczoną... Ja pierdolę! Wracamy do tego, co mieliśmy zrobić. Niedoświadczoną kobietą chodzącą na szpilkach. Może to jest pierwszy dzień w pracy jej. Może to wszystko ma sens, może to jest jakiś test sprawnościowy, odporność psychiczna. Ja bym takiego czegoś nie zdał. Nienawidzę się bać. Robię to dla was, ludziska. Naprawdę. Mam mapę. Shit! Okej, nauczyłem się jednego. Nie wolno dotykać niczego innego oprócz WASD w tej grze, bo nas cofnie do menu. Muszę wszystko od nowa przechodzić. Nie wiem, czy tu byliśmy razem, czy nie. Byliśmy, okej, pamiętam to. I co? Tutaj jest ślepy zaułek, którego jedynym celem było przesunięcie stolika w naszą stronę, które... co mnie zresztą przestraszyło dwa razy. Odkryliśmy w krążonym razie, że coś tu mieszka chyba. Nad czym oni badania przeprowadzali, to ja nie wiem. Ale chyba coś obudzili. Jakieś zło. Coś złego, dobra. Idziemy tędy. Jak widzicie, jest tu piękny korytarz. Ja naprawdę nie wiem. Mają kasę na zrobienie... CENTRUM! Okej, już wiem, czego się bać. Wielkiego pająka. A zapierdziela jak na speedzie. Czyli może oni tu wyprodukowali najnowszy rodzaj narkotyków? A może mało tak naturalnie, to by była zła do... Widzicie, jak on szybko się przemieszczał? Jak ja mam niby przez czymś takim uciec? Gra jest brutalna. Fuck. Naprawdę? Nie mam żadnych kluczy przy sobie? No niedobra wiadomość. Niedobra. Może jak w tą stronę pójdziemy, coś znajdziemy? Zaraz, przyszliśmy stamtąd, tu byliśmy... Teraz idę w kierunku, w którą stronę ten pan uciekał, co jest cholernie inteligentne z mojej strony. Może mam tu wejść? Tu już też byliśmy, tu jest nasz kumpel z porażeniem mózgowym, który leży teraz inaczej kompletnie niż wcześniej. Shit! Nienawidzę tego, kurde! Dobra, damy sobie radę, wszystko jest pod kontrolą. Nie wiem, dlaczego ja tu idę, przecież tu już byliśmy raz. Może dlatego, że nie ma innej opcji? Może będę mógł wejść tu?
Yes! Dobra. O matko, super. Nic nie widzę. Coś tu jest w ogóle? Halo? Mogę się zamknąć w tym? O! Super, zamknąłem się w tym pomieszczeniu. Mogę naprawić tą lampkę nie za bardzo, a to by mi pomogło. Zdecydowanie. Czy ja czegoś tutaj nie widzę, ludziska? Coś tu jest, co powinienem wziąć? Coś wziąłem? A, teraz wziąłem, dobra. Ale ciemno to jak w dupie o murzyna. Dobra, mamy klucz. Czyli teraz... Halo? Dobra, ja wiem, że coś się tu stanie zaraz. Trzymajmy się być może cienia, co pewnie nic nie da. Dobra. Stalowy jaja mode activated. Mam wielkie stalowe jaja, się nie boję. Co to było? Oprócz dźwięku nie wiem, czego się boję. Cholera, wszystko mi wypadło z głowy. W tą stronę mieliśmy iść chyba, tak? Naprawdę mogłabyś szybciej biegać, albo mógłbyś... Może to jest jakiś transwestyta, albo po prostu człowiek lubiący szpilki. Łatwo się pogubić w tych korytarzach. Idziemy tędy. Tam chyba nic nie było, co by nas interesowało, więc idziemy prosto przed siebie. Do tych oto drzwi. Shit! Chyba znowu ominąłem jumpscare'a. Na me szczęście. Wiecie co? Znowu się napiję. Póki mam okazję, bo przypuszczam, że dwóch jumpscare'ów pod rząd nie będzie. Niam, 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 niam. Halo? Panie pająku? Czy zjadł pan wszystkich tutaj pracujących? Bardzo niemiłe z pana strony. Ale zapewniam, że ja jestem chudy. Niedobry. Naprawdę. Co? Super, jak stan z Gwiezdnych Wojen. Teraz już nigdy nie wrócimy stąd. Mogę tu wejść? Nie mogę. Z cudowną wiadomością znowu ominąłem jumpscare'a. Albo... Okej, jednak nie ominąłem jumpscare'a. Pieprzona gra. Okej, świetnie, świetnie. Po prostu świetnie. Jestem ciekawy, czy w ogóle jeszcze... kurwa! Tego nie było ostatnio, co jest grane. Może to ominąłem właśnie. Przepraszam za przeklinanie, czasami się zdarza. Mam w dupie, 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 mam w dupie. Shit, nagle jest wolniejszy niż wcześniej był. Fuck! No... Okej, to jest zabawne, to jest super. Zapierdzielaj! Okej, znowu jesteśmy w tym cudownym miejscu. Tym razem po prostu zastosujemy technikę nie odwracania się za siebie i spierdzielania. Jak najszybciej, co jest bardzo trudne w przypadku tej postaci, ale niech tak będzie. Go, 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 go. Nie obracamy się za siebie, nie obracamy się za siebie. Obieramy optymalny kurs, czyli prosto przed siebie. Go, 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 go. Czy to zadziałało? Wow. Niesamowite, że on nie może nas dogonić, mimo że praktycznie się leczymy jak mucha w smole. Nie odwrócę się za siebie, choćbym nie wiem, co się działo, to ja się nie odwrócę. Nie odwrócę się. Nie. Ta muzyka mi przerwa. Odrobinę. Może nie tak bardzo, jak powinna. Pot wyciekający spod mych pach świadczy o czymś innym. Ale... to będzie... No, już nie jest moją tajemnicą, ale nieważne. Go, go, go. Czy to jest koniec gry? Wygląda obiecująco. Wolność! Wow. Okej, to było zaskakujące. No nie. Było skomplikowane. Czyli dowiedzieliśmy się niewiele właściwie, oprócz tego, że próbując odnaleźć najnowsze sposoby na uzyskiwanie energii, wyprodukowali albo odkryli pająka, który zjada ludzi i najwyraźniej wszystkich zjadł. Czy coś jest dalej? Czy teraz będziemy tylko czarny ekran oglądać? Okej. Okej, nie było to takie złe. Powiedzmy.
Dobra, ta muzyka mnie rani. Wow, więc to była kolejna dobranocka z horrorami ludziska. Mam nadzieję, że miło spędziliście wieczór ze mną dzisiejszego dnia.